Witam wszystkich, ja jestem Konar, chciałem wam przedstawić już drugi odcinek z serii GTA 5 online na PC-ta. Jest ze mną i Karlok. Siemanko. No i zrobimy dzisiaj pierwszy napad. Wcześniej nie miałem możliwości pierwszego, bo już go miałem wykonanego, ale znalazłem łosia, który go ma. Znaczy kolegę. Dobra, to ty będziesz wiertnikiem, ja będę kierowcą, będę tutaj driftował. Nie mam pojęcia, kim może być wiertnik. Będziesz wiercił, tak myślę. Dobrze. Dobra, i zaczynamy. No, teraz dajesz start. No nie. No, dawaj. No, ale, już jest, ale co ty? No masz już się. No. Dobra, i ładnie się ubierzemy. Czekaj, jakieś auto ładne wezmę. To w ganiaki, czy jakoś lecimy jakoś tak kulturalnie, brzydko, mniej kulturalnie, nie wiem. Wiesz co, ja się pochwalę moim tym, moim motorem. Dobra, to tak motorniczo się ubierzemy. Dobra, powiedzieć. Tylko weź... O, ja sobie biorę... Jaką fajną maskę widziałem, ty! Jakieś... Czekaj, maska. Ta jest epicka. Ty, paką maskę mam, dobra jest. Ej, garniaka sobie poszukam, nie ma garniaka. Jak nie masz garniaka, muszą być garniaki. Ustaw styl stroju drużyny, ustaw tam inny. Musisz tam zmienić. No, tylko czekaj. Styl stopaj szybko, ale ty kurde kombinujesz. Dobra, idziemy w tym. Tam kombinujesz! Dobra, ja. Gotowy, daj gotowy. Pieprzę tę garniaka. Ja mam maskę małpy. No ty jesteś małpa i ty. Dobra, nieważne. Zaczynamy akcję. Jeszcze ubrał się jak ja, kurde. Ty się ubrałeś jak ja. Ubiera się w Lumpeksie. Moja. To moja misja. Dawaj, chodź tutaj, pojedziemy moim motorem. Jak łudził, jak żydził te 50% nagrody wcześniej. Załóż maskę, bo nie pojadę. Jeszcze kask, bo nie pojadę. Bo tak, no bardzo. Jakim kask? Ty jak? Co ty zrobiłeś? Taki podstawowy był. Jo. Okay. Ja nawet nie kupiłem kasku jeszcze. Patrz na to, pa. Tak się jeździ. Kurde. Jest pan. Możesz panować. Już nie dozwał się nigdzie. Co wiesz? Nie dozwał się nigdzie tylko. Nie dam radę chyba. Patrz, jadę tak ładnie i pa i... Ale od razu widać jakiś tani motorek taki, nie wiem gdzie. Pewnie co, z płatkami był gratis. No, mówię ci. Dostałem go w kinder niespodziance. Taka zabawka dla dzieci. Dobra. Dobra. Bierzemy kurumę. Gdzie ty wsiadasz? No bo to jest fajny motorek, co? Właśnie tego tu siadam do kurumy. Ale jak pedał wyglądał z tym kasku, tak... No to go zrzuć, pizdu. Nie wiem jak. Tylko załóż ten, maskę później. W wałcie założę maskę. No, że ci nikt nie wie o twojej twarzy, że zachodzi. A zakładasz maskę. Nie wiem, chyba założyłem. G się zakładało, spamię G, to chyba założyłem. No. Ogólnie... Dobrze, przed chwilą był komunikat jeszcze na tym, że... Uszkodzone są serwery chmury Rockstar i nie można zapisać gry. To fajnie, jak nam tego nie zapiszę, no o kurde, muszę zawrócić. No właśnie teraz takie jakieś problemy się widzę teraz. Ale damy radę. No właśnie, widać, że miałem cofki tutaj, wiesz? O! Walnąłem się. W tej grze masz cofki? No ja tu mam cofki lekkie. Ja pierdzielę. Serio. No! Głupie serwery. Jestem ciekaw, kiedy to jakoś ustabilizuję konkretnie. Aż patrz na... Oła, ale się rozbiłem! Nie! 5% już nie będzie! Co ty gadasz? To w ogóle nam ale konkretnie się pierdzieliłem. Przepraszam. A byłem pewien, że to ty zepsujesz. Ale ty, mogę się nic nie mówić, bo ja nie widzę, co się dzieje, także wiesz, mogę się udawać, że nic nie. Tak. No byś zobaczył później na tym, na podsumowaniu, że nie ma 5% obrażeń. No i dupa się rozwaliłem przez cofkę tutaj też. Na którym poziomie jesteś? Trzeci chyba, albo drugi, nie no nie mówisz, że drugi by się zabije. Dobra, trzeci chyba. Chyba. Nie wiem, no dobie mapkę trzecią, jak to nazwać. Ale dupę, bo ja już pod bankiem czekam, aż to zrobisz. Bo ty jesteś fajny. No, dawaj. Dobie, już dojeżdżam do końcówki teraz. No, dawaj. Już, daję, no. My to na łatwym robimy, wiesz o tym? Plan? My to na łatwym robimy. Nie, czy tak?
No cię. Zmieniłem się. Chciałem cię uspokoić. No czekam aż schakujesz to na telefonie. Hakerstwo nie będę hakował. Rezygnuję. Długo jeszcze to ci pójdzie? Nie, już. Ja siedzę tutaj, auto kupuję sobie. Ja pierdzielę. Miałeś to zrobić, a nie auto sobie kupować teraz. Po tym napadzie weźmą tą krumę, kupić, jakbyś chciał. Opancerzoną. Jezus Maria, system schakowany, jakiś wiesiek ten. Dobra. To od razu idź tam do sejfu całego, a ja zajmę się tymi debilami. Dobra, wychodzimy, dawaj. No wysiadaj. A, otwórz drzwi mi jeszcze. Przy tamto sejfu. No otwieraj te drzwi! Ale jak mam otworzyć drzwi? Nie wiem. Aha, czekaj, dobra, czekaj, chyba tu. Dawaj. Otwieranie, dobra, już jest otwieranie. No, w końcu. I masz sam iść do tego sejfu. Tam byś wiercił dziurka. Jestem przeciwny przemocy. Maski. Maski, jest! Wchodzimy. Jak do McDonalda. Idziemy do góry. Ja się nie zajmę. I tam rób. Rozwalam kamery, bo trzeba. Dobra, to lecę. Dobra. Jakie wietu! I lecimy z tym sobie. Aha, mogę też krzyczeć. Ej, ludzie! Stać tam! A to nie pomaga, dobra. No to coś daje czy nie? No nie, właśnie chyba nie. Lepiej strzelać po ścianach jak debil. Jezus Maria, to tak się wierci, serio tak uciążliwie? No nie, co? Myślę, że takie proste będzie? Tak. Fleka! A ja porozwalam ulotki. Długopis. Rozwaliłem długopis. Jakieś ulotki. Jakieś plakietka. Siedzieć śmieci, aż pozabijam. Jezus Maria, to się nagrzewa, jakby chciała. No. Znaczy, jakby właśnie... Dobanić, zanim to się przewierci. Zobaczysz później na nagraniu, co ja odwaliłem. Dobra, jest, zabaczek poszedł. Kurde, czemu ja tu się wierciłem, z dwa tezy strzelam? No ja muszę. Dupa nie puścisz. Siedzieć śmiecie, na ziemi! Kto chce wryj? Chcesz wryj? Siedzieć. Coś zastraszyć. Nie mogliśmy kupić lepszej wiertarki jakiejś? No to moja wina, że kupię jakąś wiertarkę z Biedronki? No właśnie chyba tak, bo ona się kurde przegrzewa i bym to śrubokietem szybciej rozwalił. No. Trzeba wziąć jakąś kurde zwykłą wiertarkę na ten, na prąd, by sobie podnoszę do gniazda, ten nie będzie prądu, wezmę na akumulator i teraz masz. Co nie? Jeszcze niech mi się akumulator będzie. Dobra, tu ich zastraszam, ale oni się chyba mnie nie boją. No jesteś jak małpę, widzę to, co miałem się bać. Nie no, siedzą grzecznie. Kontroluję świadków. Myślę, że są w zoo, to siedzą, wiesz, i oglądają małpę. Grzecznie, kurde, bym miał się zaraz nie wiem, co zrobić. Ty ten to jęcze bym miał zaraz orgazm dostać. No, może dostaję. No nie wiem, to jest podniecające. Długo ci to jeszcze pójdzie? No już odwalam ostatni zamek. Ja ciekawe, jak to wygląda, ale się boję pójść, że umrę, że ten, że zepsuję grę. Jak tam pójdę. Nie, no u mnie to wygląda, że po prostu stoi wielki wiertarką. Ty! U ciebie pewnie... Światło mi się zepsuło. Ale już działa, dobra. A ty wierciłeś kiedyś tutaj to? No właśnie nie, za każdym razem musimy być kierowcą. No to jest te, na zasadzie takiej, że po prostu siedzisz tutaj i... i musisz... przesuwać kurczę w górę, w dół i ten. I on ty, jak jest na górze, to wypala takie dziurę robi, a jak na dół, to się ochładza, jakby to wietło. Aha, rozumiem. Ty na takiej zasadzie musisz co chwilę tak machać kurczę, żeby ten, żeby się wietło chodziło, bo jak cały czas trzymasz i wiercisz, to ona się w sekundę przegrzewa i rozwala się. No. To było, wiesz, jakiś lód ze sobą albo coś.
było kupić wiertankę sobie, albo chociaż śrubokę gdzieś. Ty, coś mi tu strzela, to uważaj. No to ja. Albo ty, ty przebiło to? No przebiło, znaczy słyszałem strzał jakiś taki na długo, jak już leciał. Dzięki ścianki widzę. A bo ja... No co nie, jestem w safe'ie, mi tu bukiel zwalnia, trzeba było się dozwalić ścianę. Ty, ja już tu wcześniej pięćset amunicji. Ja to strzelanie sobie po ścianach. Czekaj, ostatni wiem, że wiedzą, że już mi się dozwala, mi się całkowicie do wiepie. Dasz radę. To czerwony jest. Nie no, jak się rozwali wier, to jakby co jeszcze paragon mamy. Więc będzie dobrze. Dobrze, to się... Nie no kurde. Potem wiesz, robiliśmy napad na bank, wiedzieliśmy safe i wiertło nie wytrzymało, żądamy. No i tu jeszcze mają zwrócić na procenty. Dokładnie. Tak, nie chcesz. Czyli znowu za amunicję zapłacę więcej niż za napad. Bo strzelam na głupi. Żeby słuchali. A kto płacił głupi za wiertło? No nie wiem. Zapomniałem. Jezus Maria, nie da się przez to przewiercić, normalnie nic nie czekaj. Nie będziesz wiercił, ja pierdzielę człowieku. Ostatni zamek kompletnie nie idzie, niech to się do końca nie wie. No po refleks tak nie wiem. Nie chodzi o refleks kompletnie. Nie? Nie. No to nie ma nic refleksu. To mówiłem weź lepszą wiertarkę, ale nie kuźwa, po co mi lepsza? No wiem, ty, ale to nie chce się wiedzieć, proszę cię. Będzie w ogóle wiertarkę wziąć, a nie wkrętarkę. Czekaj, idę ci śrubokrętam. Będzie szybciej stary, bo to ostatnie gówno nie chce się nie, wiedzieć. Co ty chłopie, ja się schowałem, oni już tańczą, śpiewają, żeby ten, żeby nacisnąć guzik, ale nie, ja wam suki nie dam nacisnąć guziku. Tracę na was całą amunicję, ale nie, będzie dobrze. Dobra, już prawie poszło. Prawie poszło, już. Dobra, to już nie strzelam. Wyobraź sobie, że straciłem 700 amunicji? 700? 700 amunicji. No jak ty strzelasz? Mówię prawie, to znaczy nie, że nie już poszło, tylko prawie, także strzelaj, ja cię motywuję tylko. No nie. Strzelaj z pistoletu, albo z bardziej oszczędnie, z oliami, nie wiem. Ty, ja może wezmę ten. Rzuć granatę. Właśnie chciałem o tym powiedzieć. Na ziemi, na ziemi. I ty też na ziemi, nie, ty stój. A ty na ziemię, ty też na ziemi. O, masz komputer, co tam grałeś na komputerze, pokażesz mi? Patrz na ten pasjans jakiś. Ja pewnie wnikam co on robi na tym komputerze. Mogę tam wejść? Nie mogę tam wejść. No to kurde, on może sobie tam coś robić co chce. No bo szyby ma jakieś chyba kule odporne pewnie, jak w bankach. Tak, jak tu przebiłeś przez ścianę pociskiem do sejfu. Na pewno dali szyby kule odporne, tak. No pewnie. Magnolidzie ten bardziej kule odporne. Ty, to ja przebijam kulą się przez całą ścianę, a ty do zwykłej skrytki nie możesz się wiercić? No właśnie. Stary, chyba szybciej byśmy to przestrzegli. To daj to pójść za... Tak, poszło, dobra, jest. To jeszcze zostało 13. Tak. No nie! Nie, już koniec. No i co zrobiłeś? Przepraszam! Ja chodź akurat szybko do Kurumy. To nie jesteśmy sobie. No wsiadaj, a nie się dałeś strzelać. Wsiadam, no co jęczy. Jedziemy teraz do punktu kontrolnego. Ruchy. Dobra, jedziemy. Jak tu taki ostrzał taktyczny. Nie strzelam, bo to dziwnie wygląda. Dziwnie wygląda, sam dziwnie wyglądasz. Ty z pierwszej osoby grasz? Nie. To co dziwnie wygląda? I pa! Bum 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 bum! No i gówno się zatrzymało. Ja pokażę pierwszą osobę. Patrzcie, o pierwsza osoba. O siedzi kony. Ty czemu ty fajkę palisz? W moim aucie. I też. Ta, a ty chory. Co to było? Ej lol, jak jestem na pierwszej osobie i celuję ci w łeb, to nie mogę strzelać. No wiem, ale jak... to no, głupie to jest. Znaczy, trochę realistyczne, ale w sensie głupie są ograniczenia. Ty, to ja zrobiłem, mamo! Nie wiem, jeszcze widzę, ja nie tam jeszcze. Zatrzymałem się przypadkowo. Nie martw się psiarnią, ja się nie będę martwił. Właśnie stylnie. Łatwo powiedzieć. Dobra. Co to jest za helikopter? Mama właśnie przyjechała. Kładzie... Nie chce nas namagnestować? No pa. Wuhuu! Ale akcja. No, ty, ja mogę wysiąść teraz? No pewnie, wyskocz. Nie, bo się przegrali, ale... Ale jak chciałeś. Nie, no tak nie można. Wygraliśmy teraz. A i tak nie ma elitarnego wyzwania.
Bo ty to się kurde bawiłeś z tym wiertem chyba z pół godziny. Odezwał się ten co auto poobijał. Dobra, dobra. Żadnego nie dostaliśmy w nie osiągnięcia dodatkowego. No, zobaczymy. Yes, it is the holiday season at the Crest residence. No, dawaj kasę. A to elitarne zakończenie na czym polega, jak jest? Co wiesz? To elitarne zakończenie na czym to polega, jak jest? Zaraz zobaczę o co chodzi. Bla, bla, bla. Napad zaliczony. Napad zakończony. Dam ci wodę. Zaczynasz się. Faktyczny łup. Dupa. Ile dostałeś? O, co? 50% z czym? O, bo dałem ci, kurde. Widzisz, ukończono mi 5 minut. No i uszkodzenie trochę większe wyszło. Tak jakoś, tak się skończyło, nie wiem czemu. Nikt nie zginął, tak? Nikt nie zginął. Chociaż jedno zabiliśmy. No, udało się. Jest, dobrze. Ukończyliśmy to. Ja, 4500 RB. Ile hajsy. No co, idziemy się teraz napić, nie? Co to jest to JP właściwie? JP to jest, wiesz, twoje punkty JP, wiesz. Mafia te sprawy. No, rozumiem co chodzi. No teraz do baru idziemy się napić, nie? Jasne. Co to opić? O, jesteśmy w barze! Poza barem. Akcja Reflekt po ukończona.